Ojejku, ale tutaj się ścigają. Wow! Teraz Samuel! Samuel, no, kogo złapiesz? Bardzo mi się podoba, jak utrzymujecie się wszyscy tylko w polu. Brawo, widziałem teraz Olek, ale chcę powiedzieć, że bardzo ładnie trzymacie się w polu gry. Nikt jeszcze nie wybiegł poza pole gry. Bardzo mi się to podoba, bardzo się pilnujecie i to jest bardzo fajne. Chcecie przerwę na wodę? Zróbmy przerwę na wodę, proszę, no, chwila przerwy na wodę. Brawo! Super! Dobrze, posłuchajcie mnie teraz. Dobra, teraz pytanie, bo już wiemy, że to, że można biegać do przodu, można biegać do tyłu. Jak jeszcze możemy biegać? Jak jeszcze no? Bokiem, pokaż mi, jak to będzie, bokiem. Bokiem, umawiamy się, że teraz jedynie można biegać bokiem, dobra? Teraz gramy, że można tylko bokiem. Zanim zaczniemy, chcecie się napić wody? Proszę, napijcie się i za chwilę wrócimy. Dobrze, okej. Okay. Dobrze. Kto był ostatni? Miłość, wydaje się, że Miłość, tak? Dobra, Miłość, teraz ty gonisz, dobra? Pamiętaj. Ale umówmy się tak, ponieważ Miłość jest najmłodszy, Miłość może biegać do przodu, do tyłu, bokiem, jak chce. Ale od was, od całej reszty, już wymagam, że wy będziecie biegać tylko bokiem, dobra? Dobra, dobra? Okej, okay, gotowi? Proszę, gramy. No, złap kogoś, Miłość, złap. No, świetnie, spróbuj kogoś złapać, no, dawaj, Miłość. No, kogo, Miłość, złapiesz? Złap kogoś, dotknij kogoś. No, otaguj, no. Spróbuj kogoś złapać, spróbuj kogoś dotknąć. Świetny unik, no, świetny unik. Złapany? Było bardzo blisko. Masz go, jest! Kacper, teraz Kacper. Uwaga na Kacpra, sideways. Pamiętamy, biegamy bokiem. Proszę Kacperek, spróbuj kogoś złapać, no. Dobrze, poczekajcie. Ja mam do was takie pytanie. Bo tak jak gramy sobie w Ciuciu Babkę, powiedzcie mi, co jest takie ważne, co nam może pomóc nie dać się złapać? No, słucham, Kacperek, jak myślisz? Szybki bieg, jak będziemy szybko biegać, to nie damy się złapać. Adam, a ty jak myślisz? Zmiana kierunku, na przykład biec do tyłu. Tak, Ania, a ty co? Jak myślisz? Tak, Samuel, no. Zmieniać kierunki na przykład. A ja w jaki sposób zmieniać kierunki? Raz biegnę w lewo, raz biegnę w prawo i ten, kto mnie ściga, nie wie, w którą stronę zacznę uciekać, prawda? Może do tyłu. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ej, a wiecie, co to są uniki? Uniki? O tak, zobaczcie na unik, patrzcie. Ja spróbuję Olka, a Olek zrobisz unik. Widzicie, jaki unik zrobił? Jeszcze raz. Widzicie, to jest unik. Uniki mogą być różne. Gdy ja próbuję was złapać, ty możesz zrobić unik, że papa, możesz być do dołu albo do boku, tak? Może być do boku unik. No. No, dawaj. Tak, świetnie, właśnie, no. Czyli już wiemy. Dobrze, pogadaliśmy sobie, już wiecie, tak? Już bardzo dobrze wiecie. Okej, okay, wracamy do gry. Kto był ostatni? No. Poczekajcie. No tak, Miłość, co? No, tak, w porządku? Dobra. Okej, okay. Samuel jest tager, Samuel jest ciuciu babka. Uważajcie na niego. Gotowi? Gramy. Samuel!
świetnie. Ania, proszę. Brawo. Brawo, super. Powiem wam, że naprawdę świetnie gracie. Pytanie moje. Skąd będziemy wiedzieć, czy mamy uciekać, czy nie? Jak myślicie? No, Ania, skąd będziesz? Ale skąd będziesz wiedziała? No, Adam, skąd ty będziesz wiedział, czy masz uciekać? Jak co? No, no, ale skąd będę wiedział, że on chce mnie złapać? Co muszę robić? Co? No. Uniki są tak, żeby uciekać, ale co trzeba zrobić? No. Patrzeć, tak, patrzeć. Muszę patrzeć, pamiętajcie, grając w piłkę nożną jest bardzo ważne, żeby patrzeć. Na pewno, jak oglądaliście jakieś mecze, zauważyliście, że piłkarze, tak jak Adam teraz pokazał, sprawdzają tak. Sprawdzają, co jest z tyłu, tak. Ciągle tak robią, jak grają. No, okej, okay, co? Tak? No. Tak, 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 do kolegi z zespołu, tak. Dobrze, napijmy się wody i przechodzimy do następnej gry. Pytanie, pamiętacie zasady gry, tak? Czyli niebieska drużyna musi zamrozić wszystkich z czerwonej, a czerwona musi zamrozić wszystkich z niebieskiej, tak? Jeżeli mój kolega z drużyny jest zamrożony, to co musi zrobić? Ale jest zamrożony, to co musi zrobić? Stanąć na jednej nodze, tak, no. Musi stanąć na jednej nodze. I jak jest zamrożony, to kolega mi będzie... Może odmrozić mnie, tak? Do momentu, aż nasz kolega nas dotknie z tego samego koloru i nas odmrodzi. Dobrze, znajdźmy sobie wolne miejsce. Gotowi? Tak? Proszę, zamrażamy. Odmrożony! Adam cię odmroził! Ekstra! Ekstra! Brawo, Samuel, pomogłeś Ani. Do momentu, aż nasz kolega nas dotknie z tego samego koloru i nas odmrodzi. Dobrze, znajdźmy sobie wolne miejsce. Gotowi? Tak? Proszę, zamrażamy. Odmrożony! Adam cię odmroził! Ekstra! Ekstra! Brawo, Samuel, pomogłeś Ani. Zamroziliście się razem! Razem, no! Pomóż mu! Tak, on mroził go! Brawo! No, to jest zamrożony, stoi na jednej nodze, no! Uderzyliście się buziami. Widziałem. Tak, chodźcie, posłuchajcie, o co chodzi. Mamy dalej nasze czerwone boisko zaznaczone, tak? I teraz, posłuchajcie mnie. Tutaj to jest taki mur, dobra? To jest mur, to jest las, dobrze? A to jest wyspa, okej? Okay? Wyspa, tak, dokładnie. I posłuchajcie mnie. Gramy w taką grę, że tutaj w naszym polu gry gramy w berka. Ale w pewnym momencie naszej gry ja na przykład powiem, że wieje silny wiatr i musicie się schować za murem. Czyli gdzie wszyscy pobiegniecie? Tak, tak. Ja... O, tak, i jeszcze żebyśmy się położyli i się schowali za murem. Super. Dobra, chodźcie na boisko. Okej. Okay. I gramy w berka, dobra? Berek pierwszy będzie Samuel, okej? Okay? Dobra, gotowi? Gramy. Kogo chcesz? Łap ich, kogo ci się... Brawo, Ania!
Złapany! Samuel! Uwaga na Samuela! Samuel teraz łapie! Uwaga, uwaga, wiatr wieje! Uwaga, uwaga, wiatr wieje! Trzeba się za murem położyć. Idź do nich, połóż się za murem, Miłosz, połóż się. Świetnie, brawo, wracamy do gry. Udało wam się ochronić przed wiatrem. Super! Dobra, to był ostatni, Samuel, tak? Proszę, Samuel, gonisz dalej. Złapany Antoś, no Antoś, kogo ty złapiesz? Kogo ty, Antoś, złapiesz? Kacper! Uwaga na Kacpra, no! Złapany Miłosz! Łap kogoś, Miłosz, no! Kogo, Miłosz, złapiesz? Kogo, Miłosz, złapiesz, no! Złapany Samuel! Dobra! Świetnie! Brawo! Posłuchajcie mnie teraz. Tutaj mamy las, tak? I umówmy się, że jeżeli ja krzyknę, że jest groźny niedźwiedź, to musimy wszyscy uciec do lasu. Dobra? I się w lesie schować. Przed niedźwiedziem. Tu jest las, tak? I się przed niedźwiedziem musimy schować, ok? Za murem, o, niedźwiedź pójdzie za nami, za ten mur musimy uciec. Jeżeli jest niedźwiedź, to musimy uciec do lasu. Jeżeli wiatr wieje, to musimy uciec za mur. Dobra? Nie, nie, nie. Niedźwiedź będzie w grze. Dobra, Samuel, jesteś Berek. Dobra? Proszę. Poczekajcie. Tak? Poczekaj. Poczekaj, bo nie słyszę. Stop na chwilę. Słucham. No, wystarczy, że wejdziesz w las i możesz się schować na przykład za drzewo. Dobra? I już niedźwiedź cię nie złapie. Dobra? Umawiamy się, trzeba być w lesie, żeby nas niedźwiedź nie złapał. Dobrze? Tak, słucham. A, to za chwilę. Do wyspy jeszcze dojdziemy. Na razie wiemy o niedźwiedziu i wiemy o silnym wietrze. Dobra, wracamy do gry. Kto jest Berek? Proszę, Samuel. Uwaga, niedźwiedź! Uwaga, niedźwiedź! Uwaga, niedźwiedź! Uwaga, niedźwiedź! Adam, niedźwiedź, musisz do lasu iść! Szybko, szybko, szybko! Pięknie się wszyscy schowaliście. Brawo, wracamy do gry. Wracamy do gry. Super. Samuel dalej goni. Proszę. Jeszcze nie, jeszcze nie. Tamten sobie poszedł już. No. Złapany. Teraz Olek. Uwaga na Olka. Teraz Olek goni. Uwaga, uwaga, silny wiatr. Uwaga, uwaga, silny wiatr. Uwaga, uwaga, silny wiatr. Brawo. Ej, wszystkim się udało. Świetnie. Wracamy do gry. No. Olek jest, tak? Olek jest. Uwaga na Olka! Proszę, gramy. Ania! Złap kogoś, Ania! Adam! Uwaga, uwaga, niedźwiedź! Uwaga, uwaga, niedźwiedź! Brawo! Ekstra! Świetnie! Super, chodźcie do mnie, chodźcie, teraz wam wytłumaczę, ponieważ teraz dodamy jeszcze bezludną wyspę. Umawiamy się tak, że jeżeli krzyknę rekin, to uciekamy na wyspę, dobra? Okej, jeżeli krzyknę rekin, jeżeli krzyknę silny wiatr, to gdzie pobiegniemy? Tam, a jak krzyknę, że niedźwiedź idzie, to tutaj do lasu, a jak krzyknę, że jest rekin, to na wyspę. Brawo, super. Ostatnim Berkiem był Adam. Wracamy do gry. No, złap kogoś, Adam. Uwaga, rekin! Uwaga, rekin! Wszyscy uważajcie na rekina! Ty też musisz uważać na rekina! Ekstra! Świetnie! Chodź, buta ci zawiążę, Adam. Ej, świetnie!
Ej, bardzo szybko reagujecie na to, co się dzieje, no. Bardzo mi się podoba, bardzo fajnie trenujecie. Dobrze, wracamy na boisko. Adam, jesteś dalej Berek, dobra? I wracamy do gry. Proszę. Ania, teraz Ania! No, biegamy z piłką, proszę, biegamy z piłką. Biegamy z piłeczką. Pięknie, Ania, super trenujesz. Bardzo fajnie biegasz. Adam też mi się bardzo podoba. Uwaga, rekin! Super, brawo! Świetnie, wracamy do biegania. No, biegamy z piłką, no, biegamy z piłką. No, w porządku, dziękuję, dzięki, no, w porządku. Biegamy z piłeczką, proszę. Dawaj, Kasperek, biegaj z piłką, ćwicz triki, no. Uwaga, silny wiatr! Brawo! To nic, dobra, chodźcie, wróćcie. Niech każdy weźmie piłeczkę. Dobrze, i usiądźcie na nich, no. I teraz ja bym się chciał was tak zapytać. Jak myślicie, jakie... Adamek, mogę... Adam, proszę, na razie usiądźmy na piłce, dobra? Pytanie. Jak myślicie, jakie umiejętności dzisiaj trenowaliście? Chowanie. Chowanie się, no, to tak. Adam, co? Berka, no. A co tam robiliśmy w tym berku? Co? Skręcaliśmy, ćwiczyliśmy umiejętność uników i skręcania. Co jeszcze, jak myślicie, dzisiaj ćwiczyliśmy? Poczekaj, teraz Antoś. Proszę. No, jakie umiejętności? Na przykład bieganie z piłką, na przykład bieganie bez piłki, umiejętności na przykład szybkiego słuchania i decyzji, że a muszę pobiec tam albo pobiec tam. Tak? Co jeszcze na przykład? Ja myślę, że wiecie, co jeszcze dzisiaj ćwiczyliśmy. No, a jeszcze Samuel, powiedz. No. O, tak, to mi się bardzo podoba. A wiecie, co ja myślę, że jeszcze dzisiaj ćwiczyliście? Jak się dobrze bawić? Myślę, że każdy z was się dzisiaj też nauczył, jak się dobrze bawić. Bardzo mi się podobało, jak trenowaliście. Zróbmy przerwę na wodę, proszę. I zagramy.